Witam Państwa bardzo serdecznie, ja nazywam się Marcin Cisowski i będę miał przyjemność poprowadzenia konferencji na temat dwóch bardzo prestiżowych wydarzeń, które odbędą się w najbliższym czasie w polskim badmintonie. A kto jest dzisiaj ze mną? Oczywiście prezes Polskiego Związku Badmintona, pan Marek Krajewski. Witam serdecznie. No oczywiście, jeśli chodzi o zawodników, rozpocznę od pań Magdalena Świerczyńska, Zuzanna Jankowska, Dominik Kwinta, Miłosz Bochat, więc jak już jesteśmy w pełnym składzie. Pierwsza kwestia, oczywiście jak mamy dwie imprezy, myślę, że dobrze będzie rozpocząć od indywidualnych mistrzostw polskiej elity. Z tego co ustaliliśmy, to 59. edycja tej imprezy. To zacznijmy, kiedy, gdzie odbędą się, czy takie, można powiedzieć, kronikarskie obowiązki, kiedy, gdzie odbędą się indywidualne mistrzostwa Polski. Mamy eliminację. W tym roku mamy wyjątkowo dużo zawodników. Nie wiem dlaczego, ale może po drodze wyciekniemy dlaczego. W piątek mamy eliminację, sobota, niedziela, turniej główny i w poniedziałek mamy już finały. Transmitowane na żywo w TVP Sport, aczkolwiek oczywiście zapraszamy kibiców na żywo. No właśnie, to jest taka ciekawostka. Ja tyle lat zajmuję się badmintonem, komentowałem chyba wszystkie rodzaje imprez badmintonowych, a Mistrzostwa Polski będą transmitowane, a tym samym komentowane po raz pierwszy. Tak się akurat składa. Ale pan prezes powiedział na temat tego, że mamy sporo zgłoszeń i są bardzo zacne nagrody, jeśli chodzi o indywidualne Mistrzostwa Polski. Ja nie mówię, że jest jakaś korelacja między tym, ale generalnie może warto opowiedzieć. Tu też bym się nie doszukiwał tutaj żadnych powiązań oczywiście. Znaczy na pewno po raz pierwszy w historii mamy pulę nagród na poziomie 100 tysięcy złotych, więc już tak zacnie, ale no ja zawsze powtarzałem, że badminton też jest zacną dyscypliną, więc no nie możemy też odstawać, tylko musimy się rozwijać także w tym obszarze, bo o wartości, o prestiżu imprezy czy prestiżu dyscypliny tak samo świadczą pulę nagród. Wiemy tak samo z innych dyscyplin, no i w tym kierunku podążamy, więc po raz pierwszy ta pula nagród możliwe, że przyciąga. No pewnie też od razu padnie pytanie o samochód, bo to już tak, tych pytań mam całe mnóstwo, aczkolwiek wszystkich uspokoję, że w dalszym ciągu no, nie wiemy, to już może wiemy, ale nie powiemy. W każdym razie jest to nagroda Toyoty Okęcie, naszego partnera już od prawie 2 lat. Zakładam, że jest bardzo zadowolony ze współpracy z nami. I to na pewno też będzie taka, bym powiedział, historyczna nagroda, więc to co ja mogę powiedzieć, no, że nie będzie samochód ani do przejażdżki, ani do umycia, tylko pewnie coś więcej. Ale to już zostawiam po prostu jako niespodziankę po zakończeniu zawodów i to już, tak jak powiedziałem, no, gesty Toyoty Okęcie. No właśnie, czyli wielkie emocje przed nami sportowe. Oczywiście my rozmawiamy tutaj o nagrodach, ale wiadomo, że dla zawodników najważniejszy jest ten prestiż bycia tym mistrzem Polski. Zresztą nie byłbym sobą, mamy tutaj znamienitych zawodników, żeby myśląc o tej imprezie, która teraz będzie indywidualnych mistrzostw Polski, nie zahaczyć o rozstrzygnięcia ligowe. Zuzanna, dlatego do ciebie pytanie, jakie to jest uczucie być tą zawodniczką, która daje ten decydujący punkt swojej drużynie? No tak, to było wspaniałe uczucie i bardzo się cieszyłam, że też poprzednie mecze nasi zawodnicy powygrywali i miałam tą możliwość zakończenia tego pojedynku i zwyciężenia Ekstraligi Badmintonu. No właśnie, bo w nawiązaniu do tego na pewno warto wspomnieć o takich emocjach. Każdy tutaj dołożył tę swoją cegiełkę, ale teraz pytanie dlatego, że jako, że jesteście zawodnikami utytułowanymi, to może teraz Magda, żeby tutaj było najpierw rozpoczęcie od kobiet. Które Mistrzostwa Polski, którą edycję ty najbardziej wspominasz indywidualnie? Chyba zeszły rok był taki dla mnie dość ważny, bo rok wcześniej niestety nie mogliśmy rozegrać meczu finałowego. No i w zeszłym roku udało nam się wygrać tytuł i mamy nadzieję, że w tym roku obronimy ten tytuł. Ale patrząc właśnie, zresztą będą to indywidualne Mistrzostwa Polski elity, to jak chodzi o takie twoje osiągnięcia i twoje takie Mistrzostwa Polski, to właśnie ty wspominasz jakie wydarzenie najbardziej? Znaczy który rok? Chyba ten zeszły. Czyli ten zeszły? Tak, ten konkretnie. Zeszły. Okej. Od razu obok jest Miłosz, będzie też łatwiej, jeśli chodzi o mikrofon. Powiedz mi, bo wiadomo, ty już wiele lat grasz w badmintona.
jakie znaczenie ma dla Ciebie taka impreza, indywidualne Mistrzostwa Polski? Na pewno duże. Tak naprawdę parę już tych tytułów mam w swoim dorobku, ale każde mistrzostwa są tak samo ważne i uważam, że każdy zawodnik tak naprawdę chce być tym mistrzem Polski, więc robi wszystko, żeby te tytuły zgarnąć. Pytanie do Dominika, jeśli uda się przetransferować dość szybko mikrofon. Dominik, ostatnio sporo ciepłych słów generalnie pada w środowisku badmintonowym. Myślę, że mogę to zdradzić, bo pewnie te miłe słowa też docierają do Ciebie. Czy ta forma Twoja ostatnimi czasy powoduje, że Ty czujesz jakąś presję przed zbliżającą się imprezą, właśnie przed indywidualnymi mistrzostwami polskiej elity? Myślę bardziej, że ja czuję taką lekką presję. Ale na razie na tym się totalnie nie skupiam. Myślę tylko o przyszłych meczach. Teraz jestem w pierwszej rundzie, także skupiam się tylko na tym pierwszym meczu. Teraz przechodzimy oczywiście do drugiej imprezy. Narodowe Dni Badmintona, czyli bym poprosił oczywiście o mikrofon dla pana prezesa. Tutaj znowu powiedzmy o terminie. On akurat będzie bezpośrednio następował po indywidualnych mistrzostwach Polski, ale żeby było wszystko przejrzyste. Gdzie, kiedy, no i właściwie jaka idea główna nam przyświeca, jeśli chodzi o Narodowe Dni Badmintona? Znaczy Narodowa Dni Badmintona to jest taka nasza główna impreza, jeśli chodzi o sport powszechny oczywiście, więc też w tym roku dla nas jest to mega wyzwanie organizacyjne i logistyczne. W poniedziałek kończą się Mistrzostwa Polskiej Elity, czyli też taka impreza, bym powiedział, trochę historyczna pod względem czy ilości osób, czy puli nagród, ale tak samo medialności, co też dostrzegamy, a już od wtorku, wtorek, środa zaczynamy Narodowe Dni Badmintona. We Wrocławiu, więc musimy się przemieścić, ale na szczęście już osoby, które ze mną współpracują, mają duże doświadczenie, więc jestem spokojny, że wszystko nam się uda. Ta impreza jest dedykowana głównie dla dzieci. Spodziewamy się około 1000 bądź ponad 1000 dzieci z całej Polski. No, mamy przede wszystkim mieć swoje święto, to jest jakby najważniejsze. Na atrakcje zapraszam już na miejscu, bo pewnie dużo trzeba było mówić o tych atrakcjach wszystkich. Hala Stulecia we Wrocławiu, wtorek, środa. Serdecznie zapraszam. Serdecznie zapraszamy, szczególnie, że oprócz właśnie tych atrakcji dla dzieci i o tym właśnie też poproszę o zdanie pana prezesa, będzie rozgrywany mecz Polska-Ukraina. Kilka słów na ten temat? Znaczy już w zeszłym roku mieliśmy takie przetarcie, też mieliśmy ten mecz Polska-Ukraina cały czas. Solidaryzujemy się z Ukraińcami, oczywiście też pomagamy, wspieramy, zapraszamy ich na, właśnie teraz przyjeżdżają też na zgrupowanie przed igrzyskami europejskiemi. Mecz kadry U17, no też dla nas to będzie takie przetarcie, bo ten poziom zakładam, że jest gdzieś tam porównywalny i dla nas na pewno też to będzie duża korzyść z takiego meczu towarzyskiego, bo będziemy mieli niedługo Mistrzostwa Europy U17, więc na pewno to będzie i korzyść sportowa, ale jednocześnie biorąc pod uwagę miejsce, fakt, że to jest impreza powszechna, to z kolei ci wszyscy młodzi adepci badmintona, którzy zaczynają, no będą mogli zobaczyć ten badminton na tym wyższym poziomie tych trochę starszych kolegów, ale też zakładam, że takie wydarzenie jak taki mecz, no to będzie im przyświecało, po co trenują i dokąd zmierzają. Dziękuję serdecznie. W takim razie mamy omówione te główne imprezy. Ja serdecznie Państwa zapraszam na to, żeby śledzić indywidualne Mistrzostwa Polskiej Elity już niebawem, a później Narodowe Dni Badmintona. No cóż, dziękujemy w takim razie. Dziękujemy.